Dzień dobry. Witam wszystkich. Porządek, pani Karolino, ten co zwykle. Mamy do zapoznania się z trzema pismami. Mniej więcej. Dobrze, więc zacznijmy może od... Pierwsze pismo to jest skierowane przez komendanta komisariatu policji w Tłumaku do pana burmistrza. Jest komendant? Czy... No jest tu PO, niby pan to pani Banasik. Tak, pełniący obowiązki. Zwracam się z prośbą do pana o rozważenie możliwości wyasygnowania środków finansowych z budżetu gminy Tłuszcz w kwocie 16 250 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tłuszczu w ramach akcji Sponsoring 2014 prowadzonej przez Komendę Główną Policji. Dla zakupu pojazdu niezbędna jest łączna kwota w wysokości 32 500. Prośbę z tą motywuję faktem, iż aktualny stan parku samochodowego Komisariatu Policji w Tłuszczu jest niewystarczający. Komisariat posiada na stanie 7 samochodów służbowych, 3 oznakowane i 4 nieoznakowane, 2 radiowozy, 1 oznakowany i 1 nieoznakowany. Użytkowane przez policjantów pionu prewencji komisariatu są już wyeksploatowane i bardzo awaryjne. Z racji dużego przebiegu około 300 tysięcy i wysokiej awaryjności pojazdy są często kierowane na długotrwałe i kosztowne naprawy, co wyłącza je znacznie z czasu użytkowania. Radiowozy te w roku 2013 roku są przewidziane do wycofania z eksploatacji. Tak więc faktycznie na stanie jednostki znajduje się 5 pojazdów, których stan techniczny pozwala na dalsze bezproblemowe użytkowanie. Wobec faktu, iż Komisariat Policji w Tłuszczu obsługuje rejon gmin Tłuszcz i Kręgów w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań prewencyjnych na terenie każdej z gmin, dyslokowana jest jedna dwuosobowa załoga patrolowa z użyciem radiowozów oznakowanych, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Pozwala to na mobilność, szybkość i skuteczność działania policjantów, co ma odzwierciedlenie w spadku ilości zdarzeń w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich. Dodatkowo w teren wysłane są załogi dzielnicowych i policjantów służb kryminalnych w radiowozach nieoznakowanych celem realizacji bieżących czynności. Aktualne braki w sprzęcie transportowym nie pozwalają na efektywne działania policjantów pracujących w terenie, gdyż pojazdy nieoznakowane są wykorzystywane przez służby patrolowe. Obniża to dotychczas uzyskaną skuteczność działania Komisariatu Policji w Tłuszczu, co jest efektem wysoce niepożądanym zarówno z punktu widzenia oczekiwań społecznych, jak też organizacji pracy policjantów. Mając na względzie powyższe okoliczności oraz dotychczasową bardzo dobrą współpracę i wielokrotne wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obywateli, zarówno finansowe, jak i merytoryczne, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Do wiadomości przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu, pan Krzysztof Gajc i podpisany, jak powiedziałem, pani podkomisarz Marzanna Banasik. Co? Komisja na to? Ja uważam, że przyjęła do wiadomości. Przyjęła do wiadomości, że miał być wykorzystywany do celów Jesienicy, bo powiedziałem, to raczej... Niech zarząd opiekuje, bo to raczej nie wskazane, bo tam nie potrzeba. A ja no, prosiłem, by nie byli potrzebni tam, nie? Coś jak wezmą, to powinien być ukarany, jak wezmą niezasadnie. Ale co, codziennie patrole pod kościołem, a gdzie indziej tłuką butelki, szkła, na przykład na stacji. No bez przesady, no bądźmy poważni, no... Tam jest służba kolejna stacji. Nie przesadzajmy. No. Tylko, że wiesz, służba kolei, Adam, to się też przemieszcza to pociągami. Nie chodzi o służby kolei, tylko naprawdę by się gdzieś przejechali w te miejsca takie, gdzie... Przecież oni znają te miejsca. Tak samo my znamy jako radni, jako mieszkańcy, gdzie się ta młodzież gdzieś tam zbiera. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś karać, ale żeby wylegitymować na stacji, na koło biblioteki, na tej tak zwanej, tak samo na takich, dokładnie, no są jakieś te miejsca, no akurat pod kościołem, no to, że oni sobie postoją, przejadą i są, no to chyba ale lekka przesada. Dzieje się pod tym kościołem? Dzieje się, no. A nie ono, no.
się nie dzieje. No, no to właśnie mówię, no jeżeli w takim miejscu zbudowane, bo tam jest potrzebne, no to... Może są jakieś nielegalne zgromadzenia? Panie, no to w ogóle na mszę nie będziemy przychodzić, no bo to też ktoś może uznać za nielegalne zgromadzenie. Ale żeby mógł bezpiecznie przyjść i wyjść z kościoła. Nie, no to oczywiście, no to postawmy radiowóz pod każdym kościołem w trosce o wiernych, a dalej... O, to z kościołem trzeba było rozwinąć bardziej, tak? A znaczy, dalej, będzie, się czasami się w pozdoliskach każdy się, aż na pośród się przyda. No to nie jadą do pozdoliska, jeśli nic już da się. No właśnie, to poproście. W stoliskach, a już się wyniosą z jaśnicy. Bo... Ktoś powinien się nawet po tym posiedzeniu zająć zmianą organizacji tego ruchu koło tej kapliczki. Też. Bo tam jak z tego parkingu wyjeżdżają, to jest tak jak wolna jak Amerykanka. Co? Tak, bo myśmy byli, ja byłam właśnie tam. A to powinno być oznakowane, tak. Powinno być tak. Moim zdaniem skrzyżowanie z ruchem okrężnym. No my jako tacy przyjezdni, jak myśmy byli tak gościnnie, to my żeśmy w ogóle nie wiedzieli, jak my mamy. No ja wyborze Piotrka, to chociaż wszyscy wyjadą. No i tak żeśmy zrobili, bo my żeśmy w ogóle nie wiedzieli, tu gdzieś stąd wyjeżdżą z tej strony, z tej strony i my właściwie wiedzieliśmy, gdzie ty jedziesz, pod prąd jedziesz. No nie, z tej strony jadą, to z tej strony jadą, to tutaj ktoś, tu w ogóle dwa, tam od... Po lewej jakby wyjeżdżali, znaczy jak stoimy to po lewej, to tak jakby dwie... No i jadą i w tą stronę, i w tą stronę, i my właściwie nie, ani w środek, ani... Nie jest łatwo, jeszcze taki, no jest który łatwo. Jest tam, to tam sobie poradzi. Ale ja ale to sygnalizowałem, tam który przyjeżdża, to stoi i czeka. Przewodniczącego wziął, a się rozjadą, to tak się coś tam... Nie bardzo mu to było, ale... Rzadko bywa, uważam, że ktoś powinien ten problem rozwiązać. Okolicznościowych, ale... Bo to jest wszystko w obrębie drogi powiatowej, tak? No i ruch okrężny, bo może być normalnie wprowadzony ruch okrężny, spokojnie, że tak jest, a wtedy wiem, że z prawej strony to jest prawe, jak tym, co jest w ruchu, to jest w ruchu. I z tego parkingu, żeby był wyjazd, prawda, nie wiem, jedną tą jakąś taką aleją, bo tak jadą i tu, tam jest dwa albo trzy wyjazdy. No jest, no. Jest. I tam jeszcze jest taki problem, bo też często tam bywam, że na przykład tak są parkowane samochody, że gdyby naprawdę coś się miało wydarzyć... To by nie przyjechał. To nie przyjechał. Większy by nie przyjechał. A wiesz, jak ksiądz teraz wyrzucił ten, że tak powiem, parking rowerowy tutaj na zewnątrz, też. To też, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, dosyć mocno przeszkadza. To nie jest dobry pomysł. To powinno gdzieś w innym miejscu być ulokowane te rowery. Jeżeli już nie mają być tam na terenie kościoła, tak? Bo to jest tak na samym tym, tak? Nie, no z boku mógłby być tam odwiazd. Rozmawiam teraz, jak chodzi po kolędzie, mówi, że zrobi, znaczy no będzie próbował zrobić ulicę tutaj... Prosto. Tak, tylko nie w tym miejscu, co ona jest w tej chwili, tylko chce zrobić tutaj przy ogrodzeniu Lipińskich, tak? A tu, z tej strony. Tak, i żeby ona, bo mówi, że tam jak w środku zrobi, to tak jakby w środku działki, to będą tam rozjeżdżać. No popsuje sobie. A tak to tutaj mówi już, czy z pogrzebami, czy z wyjazdem, no to czyli już będzie jechał prosto. Ta cała mokra wieś, tutaj te inne tematy, które jadą w tamtą stronę, już pojadą. Nic cmentarz, w sumie. I cmentarz, tak. Ale to jeszcze trochę zajmie czasu i pieniędzy, bo to tak. No tam jest teren niski, to trzeba to jeszcze i ale trochę tam jest, trochę się może inną, bo tam wygórują, to gruzem jakimś to wiozą. No, ale to trochę po. Ale wtedy by rozluźnił ten wyjazd z ciała. Na temat organizacji ruchu. To jest ważne. To taki pomysł, pan tam z Bielaska, ale jest ważne. No póki tam się nic nie stanie, bo też się może coś stać, tak? Przekazać dalej. Już kilka obcierek samochodów, bo już kiedyś też interwencja była policji. Obcierek tam chyba ze dwa samochody niedawno zginęły. Tak, w tym tłoku. Też byś wyprowadził. Można wyprowadzić wielki grunt. Teraz to żeby było luźnie, nie ma wyprowadził. Dobra. Dobrze, czyli z tym pierwszym pismem zapoznaliśmy się. Teraz przechodzimy do drugiego pisma, datowanego na 28 grudzień 2013 do Rady Miejskiej w Tłuszczu. I tu jest pismo skierowane Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów Numinostrum, Palmiry, ulica Podleśna 19A. I tu jest prośba, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie przez Radę Miejską Gminy Tłuszcz poparcia dla wszelkich działań związanych z realizacją projektu Open Map Równinę Wołomińską na terenie gminy Tłuszcz. Projekt ma na celu promocję obszaru LGD poprzez spójny program działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanych zarówno do mieszkańców gmin LGD, jak i gości. Pierwszy etap projektu polega na etnograficznych badaniach terenowych, których celem jest zmapowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury tych obszarów, a następnie zamieszczenie ich w bazie danych i na interaktywnej mapie oraz na portalu.
Drugi etap projektu polega na wykorzystaniu zebranych danych terenowych i opracowanych ścieżek edukacyjnych w celu organizacji dłuższej gry terenowej po obszarze LGD, rowerowa i piesza oraz upowszechnienia znajomości kultury tradycyjnej regionu, zorganizowania warsztatów tańców tradycyjnych oraz koncertu muzyki tradycyjnej w ramach obchodów roku imieniem Oskara Kolberga. Podpisane prezes zarządu fundacji dr Wojciech Dedyński. Dobrze, żeby się zapoznali. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jakaś promocja regionu jest w tym momencie. No, jakiś taki tam chodzi? Znaczy nie, to tutaj jest prośba. Nie ma znaczenia. Nie ma. To jest chyba pracownik odpowiedzialny za promocję. My to jakby się tu przychylamy, bo... Powiedział, oczywiście. No bo... tak, ale tutaj się powinien pracownik Dokładnie. Ile mamy tych miejsc, które warto było promować? Jakaś kultura, czy jakieś mamy regionalne potrawy, produkty? Czy potrawy, czy jakieś takie, no nie wiem, obrzędy może? Też. Bo są różne, no to tutaj chyba jakby, nie wiem, pracownik od promocji, nie, nie bardziej. My możemy wspierać. Ale żeby zaproponować coś. Dokładnie, jakoś. No bo też tu mówi się o tak zwanych tych trasach rowerowo-pieszych, no to też są jakieś środki i nakłady, bo wiadomo, że nie można zorganizować jakiegoś transportu przez tereny działki prywatne, wiadomo rzecz. Nawet jeżeli by to było jakieś tam nieużytkiem, to musi mieć to wszystko jednak uregulowaną jakąś tak zwaną otoczkę prawną. No ta forma tak, musi być zachowana. Ta forma może być, bo to, że jest jakaś tam dróżka czy drużynka, gdzie ktoś sobie przemierza ją rowerkiem, no to nie znaczy, że może to być wykorzystywane. Publicznie. Oczywiście. No dobrze, czyli zapoznaliśmy się, natomiast myślę, że tu powinien być się pion. Jesteśmy na tak, bo jest to promocja naszego regionu, naszej tu też kolebki jakiejś kultury. Dobrze, mamy następnie. To jest dalej opis tego projektu też z tejże fundacji jako załącznik do wiadomości Rady. I ja myślę, że tak, tu jest tylko tak wkrótce, że ten projekt ma na celu właśnie promocję obszaru, działań kulturalnych, edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, jak i gości. W pierwszym etapie do końca czerwca 2014 roku będą to badania etnograficzne, terenowe, których celem jest zmapowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury tych obszarów. Pierwszy etap polega na przygotowaniu, wydrukowaniu 200 folderów zawierających informacje o projekcie, opracowaną i przystosowaną na potrzeby klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i metodologię badań terenowych, instruktaż użytkowania programu do zbierania danych terenowych wraz z informacją, jak pobrać i zainstalować program. Czyli będzie to później na programie jakieś pójdzie prawdopodobnie. I każdy, to jest oczywiście udział wolontariuszy, każdy wolontariusz będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu w 4-5 szkołach. W sumie planowane jest dotarcie do wszystkich 66 szkół podstawowych i 27 gimnazjalnych na terenie LGD działania. I następnie pojawią się właśnie badania na portalu i na podstawie zebranych informacji zostaną opracowane wirtualne propozycje ścieżek edukacyjnych na tym terenie. W drugim etapie będzie wykorzystanie zebranych danych terenowych i opracowanie ścieżek edukacyjnych w celu organizacji dużej gry terenowej po obszarze LGD, rowerowa i piesza. Gra jest przewidziana na około 500 osób. Fabuła będzie oparta na obalody kulturowe i historyczne regionu. Następnie będzie zaplanowanie całego tego obszaru i jego archiwizacji w bazie danych, żeby miał on charakter trwały, a ich potencjalne pozytywne skutki znacznie wykraczają poza okres trwania projektu. Archiwum zdjęć, wywiadów, opisów, nagrań może być następnie wykorzystywane do promocji turystycznej regionu. I w trzecim, nie, tu będzie uzasadnienie tego działania. No to właśnie będzie to połączenie naukowego projektu archiwizacji dziedzictwa kulturowego z szeroko zakrojonym programem praktycznego wykorzystania sobie danych materiałowych do aktywizacji mieszkańców
i rozwojem turystyki poprzez tworzenie i promocję nowych szlaków turystycznych. I promocja tej turystyki będą to rozwiązania cyfrowe w kierunku przyszłościowym. Powstanie właśnie mapa, która będzie zarchiwizowana, ale też oczywiście będzie możliwość jej opublikowania. Działania objęte w ramach projektu przyczynią się zarówno do rozwoju obszaru, jak i zasobów naturalnych i potencjału kulturowego. Także mamy załącznik. Czyli kontynuacją, co już jest zaplanowane w poszczególnych etapach. Dobrze, kolejny spis to jest Wojewoda Mazowiecki, Warszawa 11 grudnia 2013 roku, Rada Miejska w Tłuszczu. No i tu mamy właśnie działająca podstawie artykułu 91 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Stwierdza nieważność ustępu 3 paragraf 1 uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości zatrudniania środków pieniężnych poprzez wprowadzanie elektronicznego rejestru zawieranych umów. No i w uzasadnieniu jako podstawę prawną uchwała Rady wskazała artykuł 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem Rada Miejska uprawniona jest do stanowienia o kierunkach działania wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Stanowienie o kierunkach działania wójta, burmistrza oznacza generalnie władcze wiążące dla wójta określenie celów i zadań działalności wójta, a także zasad sposobu i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy aktów kierownictwa wewnętrznego albo udzielania wójtowi zaleceń i wskazówek w konkretnych sprawach. Może też oprócz form polegać na upowszechnianiu wójta do podejmowania określonych działań lub wyrażaniu na nie zgody bądź przyzwolenia. Stanowienie, o którym mowa, nie może jednak wykraczać w zakres kompetencji przysługujący wójtowi gminy z mocy ustawy, a zwłaszcza wiążąco wskazywać mu konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy. Kierunki działania mogą również nakazywać wójtowi burmistrzowi szczegółowej formy jego działania czy stosowania poprzez niego konkretnych rozwiązań prawnych o określonej treści. W uchwale tej wspomnianej Rada Miejska określa kierunek działań burmistrza, zwiększenie wydatkowania środków publicznych i wyznaczanie celu działania polegający na wprowadzeniu elektronicznego rejestru umów zawieranych przez organ wykonawczy. W ustępie 3 paragraf 1 uchwały Rada określa sposób organizacji rejestru poprzez wskazanie wartości gromadzonych informacji. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała w wskazanym zakresie została podjęta z przekroczeniem granic kompetencji Rady Gminy, bowiem bezpośrednio i rażąco ingeruje w kompetencje przysługujące wójtowi gminy z mocy ustawy. W myśl bowiem artykułu 31 ustawy o samorządzie gminy to wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy, tak więc określenie, że przez Radę ustęp 3 paragraf 1 uchwały formy i sposobu prowadzenia przez burmistrza elektronicznego rejestru umów nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Na mniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze gminie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia wymuszonego za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał. Informuje, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje we wskazanym zakresie wykonania uchwały z mocy prawa z dniem jego doręczenia. Czyli zapoznaliśmy się. I ostatnim pismem, to myślę, że sobie przerwie już każdy, to jest też zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. Też Wojewoda Mazowiecki, 3 grudnia 2013 roku, Rada Miejska w Tłuszczu. Wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów. I teraz mamy jeszcze kolejne pismo. Prześlecimy wojewodą, polecimy wojewodą. Wojewoda Mazowiecki, 29 listopada 2013 roku, Rada Miejska w Tłuszczu, zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego.
przyczyna postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie nadania ulicy w miejscowości Mięsy. Spis na burmistrza Tłuszcza z dnia 25 listopada 2013 roku przekazującego uchwałę z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2013 roku wynika, że brak jest pisemnej zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, na której droga jest zlokalizowana. W związku z powyższym proszę o przekazanie pisemnej informacji, czy wniosek w sprawie nadania nazwy drodze został złożony przez wszystkich właścicieli nieruchomości lub czy wszyscy właścicieli nieruchomości wyrazili zgodę na nadanie nazwy. Przepraszam, proszę o przekazanie wskazanej informacji wraz z dokumentacją dotyczącą uchwały, która minie do 6 grudnia bieżącego roku za pomocą faksu lub telefonicznym. Z ugłoszenia wojewody mazowieckiego Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego. Czekaj, się zapoznaliśmy. I mamy jeszcze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Warszawa, 5 grudnia 2013 rok. Pan Krzysztof Gajcy, przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu. W załączeniu przekazuję uchwałę nr 25, łamane na 432, łamane na 2013 roku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku w celu służbowego wykorzystania. Podpisał prezes Karnowski Wojciech. I uchwała nr 25 na 432 na 2013 roku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 3 grudnia 2013 roku, w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na ciągnik komunalny wraz z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu. I tu jest orzeka o nieważności uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na ciągnik komunalny wraz z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu z powodu istotnego naruszenia artykułu 18 ust. 2 punkt 10 w związku z artykułem 30 ust. 2 punkt 3 i artykuł 46 ust. 1 cytowanej ustawy o samorządzie gminy oraz artykuł 258 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dzień ustaw 2013, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. To myślę, że na komisjach już mieliśmy chyba wszyscy. Nie mieliście tego jeszcze? Nie? A ten ciągnik już na terenie zakładu? Ten ciągnik już jest właśnie na terenie zakładu. Także prawda? No bo był kupiony chyba w leasing, tak? A był wzięty w leasing. A jest niezgodnie. No a kto będzie teraz leasing płacił? W każdym razie jest... Jak to zadecydowało? Nie, ale słuchajcie... Ten ciągnik jest, bo ja go widziałem. Nie, ale przecież w leasing były wzięte też dwa samochody, jeden man, drugi... Iweko. To nie jest uzasadnienie. A też były na nim wzięte takie samo właśnie, bo był artykuł. Nie, ja myślę, nie. Ja, nie, bo to już my na komisji rewizyjnej już to ustaliliśmy, że tamta uchwała nie była w ogóle wysyłana do opinii. Natomiast ta została wysłana. Tamty, na tamty leasing, tak? Tamty nie. A ta została wysłana. I została zaopiniowana negatywnie. I została negatywnie zaopiniowana. Ale jakie jest uzasadnienie? Bo... No to tam sobie no, artykuł. 21 listopada 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie doręczono uchwałę Rady Miejskiej w Tłuszczu 13 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na ciągnik komunalny wraz z osprzętem dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Tłuszczu. Jako podstawę prawną Rada Miejska w Tłuszczu przywołała artykuł 18 ust. 2 punkt 10 ustawy o samorządzie gminy określający wyłączną własność Rady Gminy do określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. Artykuł 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy określający, że uchwała i zarządzenia organu gminy dotyczące zobowiązania finansowego wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. W paragrafie pierwszym uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu postanowiono, cytat, upoważnia się burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na ciągnik komunalny wraz z osprzętem dla Zakładu Gospodarek Komunalnej Mieszkaniowej Tłuszczu do wysokości netto 300 tysięcy złotych. W
paragrafie 2 uchwały Rada postanowiła, że umowa leasingowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Spłata będzie następować w okresach i latach określonych w umowie zawartej pomiędzy stronami. Zaś w myśl paragrafu 3 uchwały czynsz leasingowy będzie płacić Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu. Celem ustalenia stanu faktycznego trzeba w tym miejscu wskazać, że jak wyjaśnia burmistrz Tłuszcza, Zakład Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy i w ocenie organu nadzoru powołany w podstawie prawnej przepis artykułu 18 ust. 2 punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy stanowiący o określeniu przez Radę Gminy wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, nie może stanowić podstawy prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały. Zdaniem Kolegium RIA w Warszawie powyższa uchwała została podjęta z przekroczeniem granic kompetencyjnych organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bowiem bezpośrednio i rażąco ingeruje w kompetencje organu wykonawczego przysługującego z mocy ustawy. W kontekście przytoczonego przepisu ustrojowego należy stwierdzić, że kompetencje uchwałodawcze Rady dotyczące wyznaczania burmistrzowi limitu zobowiązań nie dają podstaw do nakazania burmistrzowi stosowania konkretnych zobowiązań prawnych o określonej treści, a w przypadku przedmiotowej uchwały do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego nabyciami komunalnych wraz z sprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu do wysokości netto 300 tysięcy zł. Przy czym zobowiązania z tytułu umowy leasingowej będzie regulować Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu. I zgodnie z artykułem 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Uszczegółowieniem zasad wyrażonych w Konstytucji RP jest przepis artykułu 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, z którego wynika, że Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, oraz przepis artykułu 26 ust. 1 cytowanej ustawy, który stanowi, że organem wykonawczym jest wójt. Rozdzielenie funkcji organu stanowiącego i wykonawczego oznacza brak upoważnienia do wykraczania w każdą z tych sfer bez wyraźnego upowszechniania ustawowego. Organ wykonawczy, niezależnie od uprawnień ustawowych Rady, posiada sprecyzowaną ustawowo i statutowo zakres kompetencji, które organ stanowiący nie może wkraczać. W przytoczonym przepisie artykułu 18 ust. 2 punkt 10 ustawy o samorządzie gminy mieści się kompetencja oraz dla organu stanowiącego do określania funkcjonowania organu wykonawczego poprzez nakazanie i zastosowanie konkretnych rozwiązań prawnych o określonej treści. Zgodnie bowiem z artykułem 30 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminy organem właściwym do gospodarowania mieniem komunalnym, to on w myśl artykułu 46 ustawy składa jednoosobowe oświadczenie woli w imieniu gminy w zakres zarządu mieniem albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Należy przy tym mieć na uwadze, że co do zasady jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do finansowania w danym roku tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, o czym stanowi artykuł 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Natomiast zaciągnięcie zobowiązań na okresy wieloletnie z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, odbywa się na podstawie załącznika do wieloletniej prognozy finansowej gminy, który określa przedsięwzięcia i m.in. okres ich realizacji, łączny nakład oraz limity wydatków w poszczególnych latach. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy, w tym zakładów budżetowych, organ stanowiący na podstawie artykułu 258 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostkom i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w roku wojewódzkiego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygnatura z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Sąd wskazał, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien zdecydować o tym, czy udzieli organowi wykonawczemu upoważnienia w trybie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym. Nie. I mając na uwadze, że badana uchwała w sposób istotny rusza prawo w kolegium, orzekło jak wyżej podpisany przewodniczący Wojciech Kołnowski. Tylko ciekawe, czy kto opiniował, tak? Czy ona była opiniowana przez... Na pewno było.
Mnie się wydaje, znaczy wydaje, to wychodzi na to, że to gmina powinna znać ten ryzyka funkcjonalne. Wchodzi na to, że Rada nie powinna ograniczyć tutaj. Nie, wchodzi w kompetencje. Tak, tak. No jakieś tam kwoty, tak. Burmistrz, wójt może decydować, podejmować sam decyzję, a to... Znaczy, ja tak zrozumiałam, Rada to jest wszystko dobrze. Ale dla burmistrza jest wygodniejsze, bo Rada podjęła taką uchwałę, on tą uchwałę wykonuje, jest wszystko okej. Okay. No tylko tyle, że w myśl artykułu jakiegoś tam, my nie możemy tego zrobić. Jest jakiś tam artykuł, który... Jest jakiś porządek prawny, który obliguje. Niby wszystko jest dobrze, tylko ta uchwała w ogóle nie powinna mieć miejsca. O, my nie powinniśmy w ogóle tej uchwały podejmować, a to, co się tam stało, że jest ten ciągnik zakupiony, to jest wszystko w porządku. Tak ja przynajmniej zrozumiałam z tego uzasadnienia. Po prostu tej uchwały nie powinno być. Burmistrz samodzielnie może decydować, czy wójt, czy burmistrz myśli jakieś tam... O, przynajmniej ja tak zrozumiałam. Nie wiem, czy dobrze, ale... Tak, nawet zastępca. Tak. Osoba upoważniona, tak jak zostało to odczytane. No to uzasadniony temat, po prostu uchwała jest nie... No to też mówię, to też chyba jest taka nauczka powinna być na przyszłość, żeby się... No ktoś powinien... Trzeba być ostrożny z uchwałami. Ktoś powinien wyciągnąć z tego jakąś lekcję, tak? No tak, ale ktoś mówi, ktoś to parafował, tak? Ktoś to parafował. No ale mówię, na te wszystkie projekty. Samochody, które są w gospodarce, to znaczy strona prawna. Uchwały takie były podejmowane. No ale tu pan przewodniczący mówi, że nie były wysyłane, więc nie było... To, nie było wysyłane, czy jak? Nie było, a teraz została wysłana, nie wiem, czy nawet tak. No i teraz lekcję ktoś powinien wyciągnąć z tego jakąś nauczkę i tyle. Dobrze, i mamy ostatnie pismo. Wiemy, jeżeli nam ktoś przedkłada projekt uchwały i jest ona zaopiniowana, to my musimy coś z tą uchwałą zrobić, albo ją odrzucić, albo ją przegłosować. I tyle w tym temacie, no mnie się tak wydaje, no jeżeli ja mam podpis, że prawnika, że ona jest... Tak? Zgodna. No to ja muszę coś z tym zrobić, bo od tego jestem. Nie, no tym bardziej, że zasadność zakupu tego ciągnika z tym sprzętem. No to już nie podlega dyskusji. Nie podlega, no to wiadomo, że dokładnie. To jest pożytkiem dla całej gminy, dla mieszkańców. Do Śnieżanie i beczka sanizacyjna. Oczywiście, że jest szczytny, ale a uchwała, tak? To już jest jakiś drugi tor. Dobrze, i teraz mamy jeszcze pismo datowane 9 grudzień 2013 roku. Burmistrz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Tłuszcz. My, mieszkańcy ulicy Zagłowy, zwracamy się z prośbą o utwardzenie nawierzchni naszej ulicy. We wrześniu 2012 roku składaliśmy pismo do pana burmistrza w tejże sprawie. Wprawdzie ulica została wyrównana, ale jej stan już po pierwszych opadach uległ znacznemu pogorszeniu. Ponownie utworzyły się wyboje, a w okresie jesiennej wiosny ulica jest praktycznie nieprzejezdna z uwagi na liczne kałuże. Bardzo prosimy o utwardzenie nawierzchni asfaltem, gdyż doraźne utwardzenie i wyrównywanie innym materiałem jest podpało, niemniej jednak kosztową prowizorką. W załączeniu kserokopię poprzednich wniosków lista mieszkańców popierających wniosek potwierdzony własnoręcznym podpisem. Wskazanie szacunku mieszkańców ulicy Zagłowy. No i tu mamy 24 podpisy mieszkańców, którzy widzą taką potrzebę. No, myślę, że tych ulic jest więcej w całej gminie. Tak się po prostu dzieje, że one są usypane za miesiąc. Poprawiane. I trzeba teraz będzie, no już jest nowy rok, nowe środki na wiosnę. Trzeba będzie się zająć wszystkimi, które są w całej gminie. Dobrze, czyli zapoznaliśmy pisma, mamy wnioski sobie w przerwie. Skonstruujemy jeszcze jakieś będą. Dobrze. Co nowego w rolnictwie, Panie Mieczu, nowe pomysły. Panie Mieczu, bo kwiatki kwitną normalnie. Tak. Już się zaczyna siew, czy jeszcze nie? Nieduże, to nieduże. Nowy rok, mimo w rolnictwie, no nie wiadomo jak się zapowie, nie? Bo ten nowy rok pogoda jest taka, a nie inna, trochę trudna dla rolnictwa. Zobaczymy jak to przebiegnie do końca jeszcze tej zimy. Na razie mamy chyba jej połowę. Myślę początek. Na pewno będzie szereg chorób grzybowych w uprawach zbożowych, to się nie da tego uniknąć. Ponieważ no, te pogody sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. No ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że te straty nie będą aż tak wielkie, że ceny na płody rolne, tak,
nie wzrosną aż tak bardzo, co się odbije później znowu w relacjach cenowych z konsumentem. Co jeszcze nowego? No wiemy wszyscy, że wspólna polityka rolna tak została przyjęta na lata 2014-2020, że plan rozwoju obszarów wiejskich, ten PROW został też przyjęty. Rozporządzenia unijne już zostały w grudniu przyjęte. Będziemy teraz czekali na nasze wewnętrzne, krajowe rozporządzenia dotyczące działań programu rozwoju obszarów wiejskich. Na pewno będą nowości. Rok 2014, czyli ten rok, z tego co wiem, tak, z tych spotkań, na których byłam, bo byłam na dwóch w grudniu spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i zamieruje się, że rok 2014 będzie rokiem przejściowym. Czyli te działania nowe, jak gdyby, nie będą jeszcze wchodziły, nie będą wdrażane, tylko będą wdrażane od roku 2015. A czy tak będzie? Zobaczymy. No będą przygotowywane pewne programy, dokumenty, ale o wdrożeniu to raczej jest nieduże. Jest to krótki czas, dlatego że to wszystko się przedłużyło, prawda? Te procedowanie całe tej wspólnej polityki rolnej, zatwierdzenie w Komisji Europejskiej. No i tutaj będzie nowość jakaś? No będą zmiany w płatnościach bezpośrednich, będą trochę zmiany w działaniach, będzie, no ja już to mówiłam na szkoleniach z naszymi rolnikami, będzie no, troszkę trudniej o te działania, tak? Będą większe wymagania stawiane rolnikom, gospodarstwom rolnym, które będą chciały korzystać z funduszy unijnych. No ale myślę, że nasze gospodarstwa, no nie wszystkie, ale część na pewno będzie dalej korzystało, bo na pewno będzie spełniać te warunki. Płatności bezpośrednie na 2014 rok zostaną tak samo jak w 2013, praktycznie na tych samych zasadach. Z tym, że w nowych płatnościach, jeśli wejdzie rozporządzenie zatwierdzające ryczałt dla małych gospodarstw, do października będą musiały te gospodarstwa złożyć taką deklarację, że... Małe to pani Mieciu ile? No małe. Zobaczymy, jak będzie określało to rozporządzenie. W rozporządzeniu unijnym nie jest postawiona jakaś granica. Nie ma. Tylko, że po prostu chcę przejść na ryczałt, to przechodzę, tak? I wypełniam zobowiązanie ryczałtu. A w ryczałcie nie będzie kontroli, nie będzie tam tych wypełniania tych zobowiązań. No ale kwota będzie zupełnie inna niż przy podstawowych płatnościach. Płatności podstawowe będą dzielone, będą uzależnione od spełniania warunków, tam zazielenienia proekologicznych i wtedy one będą stanowiły całość te 100%. Natomiast nie wszystkie gospodarstwa też te wymagania będą musiały spełniać. Nie wiem, jak będzie w stosunku do tych gospodarstw, które tej granicy, bo tam będzie na przykład 10 hektarów gruntów ornych, czy 15 hektarów gruntów ornych, to dla niektórych gospodarstw po prostu granica, której no, ciężko będzie im dojść do gruntów ornych, nie? Bo z użytkami zielonymi to te 15-hektarowe czy 10 jeszcze ornych by się zmieściły, ale gruntów ornych tyle, no to na pewno tych gospodarstw będzie niedużo, gdzie będą musiały wypełniać te proekologiczne zobowiązania. Zmienią się też programy rolno-środowiskowe. No, no sporo się zmieni, ale to wszystko, tak jak mówię, jeszcze w naszym kraju jest w powijakach, bo nie ma żadnych konkretnych rozporządzeń. Jak będą rozporządzenia, będziemy wtedy mogli, czy tam już cały program zostanie całkowicie przyjęty, będziemy mogli mówić do rolników i myślę, że szkoleń już w tym roku dotyczących programu rozwoju obszarów wiejskich, tak pod koniec roku, bo nie sądzę, że teraz na wiosnę to na pewno jeszcze nie, ale pod koniec roku na pewno już kampanię informacyjną rozpoczniemy, że te rozporządzenia będą już stopniowo przygotowywane. A na razie to tak jak do tej pory. I szkolenia też będą przewidziane, tak?
No w tym roku tak, tak, są zaplanowane, w lutym będzie, tylko nie zapisałam sobie terminu, ale to na następnej komisji przekażę. Bo to tak szybko, nie wiedział, że gdzieś komisja. Ale na następnym posiedzeniu komisji przekażę termin szkolenia na miesiąc luty i temat szkolenia na miesiąc luty. My rozpoczynamy. Uzyskałem, tak? Tak. Przekażę te informacje. Dobrze. Czy jakieś pytania? To czy wnioski będziemy? No weszła już integrowana ochrona roślin od 1 stycznia tego roku w gospodarstwach rolnych. Ale tu też jest dla gospodarstw może troszkę większych, nie za bardzo dużych, ale większych. O szczegółach będziemy mówili na szkoleniach, bo będą takie szkolenia. Na pewno dużo więcej pracy niż w takim gospodarstwie, gdzie tego nie trzeba będzie spełniać, ponieważ musi być prowadzony monitoring agrofagów występujących na danych uprawach. Rolnik nie może tak sobie bez żadnego przygotowania, bez żadnej obserwacji tak poszedł, no chwasty mam na polu, to ja stosuję oprysk. Zanim do tego oprysku dojdzie, to musi prowadzić monitoring i to musi być zapisane i pokazane, że próg szkodliwości został przekroczony i ja muszę zastosować oprysk. A tak wszystkie zabiegi trzeba wykonywać agrotechnicznie. Czyli po prostu pewne rygory będą. Tak. W związku ze stosowaniem środków ochrony roślin. Ale to też mówię na szkoleniu, które gospodarstwa muszą to robić. Jest dopiero w zamyśle opracowywanie takiego dzienniczka zapisów, jak to ma wyglądać. Także rolnik nie będzie miał czasu wolnego, będzie musiał biegać po polu i sprawdzić z dzienniczkiem, co się na plantacji dzieje, co się na plantacji dzieje i wtedy to wszystko notować. No i przy większości tych programów, które będą wchodziły, tych działań, wszyscy będą musieli prowadzić rachunkowość rolną. Wszyscy? To znaczy się, jeśli będzie korzystał tak, z tego działania danego, no to we wszystkich tam jest zapisane, że prowadzenie rachunkowości obowiązuje. A pewnie będzie, no jeśli będzie podatek tak, dochodowy, no to wszyscy będą prowadzić. To muszą pokazać, tak, jak to będzie wyglądać. Tak wszędzie. Czyli wymogi, jeszcze raz wymogi, tak? Pieniądze będą, ale do pieniędzy są wymagania. Bardzo długie listy do wypełnienia. Bo są przewidziane. Działka czy ze wschodu, czy z zachodu. Bardzo dużo. Teraz ciekawe, kto będzie mógł sięgnąć, bo jakie będą warowania jeszcze. I dostać na środki. No to też, bo samo wypełnienie wniosku nie będzie może graniczyło z uzyskania tego wsparcia. No wymogi trzeba spełnić, no tak, ale wymogi tam postawione są wysokie. Wysokie. Także o modernizację takie gospodarstwo, które ma na przykład 5-6 krów, czy tam 7, tak, i z 15 hektarów nie będzie miało szans. Czyli na naszym terenie ile nie ma. Nie ma. No, 10. Znaczy, no, może 10. Może. Na naszym terenie powstanie agroturystyka. Cała gmina będzie agroturystyczna. I z kanselem w dodatku jeszcze. Tak, z kanselem to chyba problemu nie ma. Natomiast sama agroturystyka. No ale zobaczymy. Będą na podstawie standardowej produkcji. No, gospodarstwie rolnym tak będziemy wyliczali tą wielkość, nie jaka tam jest. Te małe. A się mieści w normie, czy można korzystać? Czy gdzieś tam zwęgrować, czy cebułować? Po drodze z Warszawy dojeżdżę, to zajeżdżę do nas na tym roku.
O, takie małe tu niech sobie podaje. Ale no, wszyscy jesteśmy miejsko, prawie gmina, wiejsko, miejsko. Bardziej może pod miasto teraz być. Jeszcze praca, żeby było to miasto. U nas będą się ganiać z tymi, bo jeszcze tylko Mieciu trzeba, nie wiem, jakiś może wniosek napisany z komisji, żeby zwołać taką naradę, chociażby sobie sami. Siły i próbować coś zrobić. Z myśliwymi, z leśniczymi, ze służbami ubezpieczającymi całe te wszystkie i jeszcze dobrze, żeby był ktoś z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, który by przedstawił, co zrobić z tymi gruntami zniszczonymi przez zwierzynołowo. Jak ona się ma do dopłat i tak dalej. No jak to? To nie wiadomo, jak ona ma się do dopłat. No przecież wiadomo. No, ale pewnie wszyscy nie wiedzą. No to tyle razy to już się o tym mówi, że jeśli występują szkody, to my mamy zgłaszać tam, czy no, do odpowiednich służb, tak? I powiadamiać agencję. Może z odszkodowaniami nie jest tak, jak potrzeba. Ale... Właśnie. I tu jest. Tu jest może problem. Tak, o to chodzi. Zgłoszenie to jeszcze, tylko tak, czasami tak, trudno znaleźć tego, te co mu się zgłasza. Odszkodowanie, żeby były adekwatne do szkód. Dziki wyrządziły w tych użytkach zielonych, gdzie łąki zostały w niektórych miejscach zbuntowane. No, a będzie obowiązek utrzymania użytków zielonych. Nie będzie wolno użytków zielonych niszczyć. I dzikom tak, też będzie? Muszą być w każdym gospodarstwie występującym o płatności będzie obowiązek utrzymania tej danej powierzchni użytków. Ale jak może, w jaki sposób zniszczyć? No, przeorywać, zaorywać, no tak jak dziki zniszczyły, no, automatycznie trzeba znowu odnosić te dzierżony. No i koszty? No koszty, żeby to utrzymać, żeby te dziki nie weszły. Pokryte przez chyba tych, co zniszczyły uprawy. A, dzików. Dziki będą miały nakaz. No ale wiecie Państwo, tak tutaj mówimy, ale... Słuchajcie, nie, ja też się nie śmieję wcale, bo tak, jest to sprawa ważna. Wczoraj na przykład do mnie przyjechał człowiek, tam mieszka na kolonii, dalej 16, no i mówi, słuchaj, tak. Pod drogą bobry przekopują tunel. Pod drogą, tunele. No. To jest droga taka jest za szeroka, z jednej strony jest woda, z drugiej strony też jest woda, tam niskie tereny są. I on mówi, ta droga się zapada. Co będziemy robić? No i właśnie, ja z tym pytaniem jestem. Trzeba zgłaszać do, chyba do Sebastiana, albo do ale to też nie. No bo można do Sebastiana i no... Nie, bo te zapory, nie, jak się tam nazywa, tam i te wszystkie inne, no tak, zakładają, tak, że strach szczęsne, nie? Oj, tam, no tak, ale zgłosić to trzeba. Ale drogi, to jest, no tam nie ma zapór, tam nie ma tam. Nie ma tej wsi, a one sobie przekopują, robią tunele i to osiągają. No właśnie, no to jest. I się robi bardzo niebezpieczne. Tak, to jest niebezpieczeństwo, bo w pewnym momencie ta droga opadnie. Tak, bo załamie się. Ona zaczęła taką migrację dosyć dużą, bo w kilku miejscach woda została spuszczona, nie? Czyli te tam zostały porozumiane. Trzeba zrobić bezpieczne przejście dla zwierząt. A one szukają innych miejsc, no i takie stawy, rozlewiska są stałe, nie? Ja nie wiem, czy pan tam się... powinien, panie Henryku, tak głośno mówić, bo drogę mogę zamknąć. A może to taka niezawierka droga. No, tak, bo jak rybki i żabki, ale fakt jest faktem, przyjechał człowiek, mój proszę pana, robi się to i moja córka jeździ, do pracy. I mówi, może być tak, że za godzinę ta droga to się zawali. Widzicie Państwo, problem polega jeszcze na tym, jeżeli... I to jest na ulicy Srebrnej w Szczęsnym. Jeżeli chodzi o dziki, to pod koniec ubiegłego roku, tak, gdzieś na przełomie, nie wiem, października, listopada, wojewoda podlaski wydał nakaz koło Łowieckiego odstrzału dzików ze względu na tak zwany ten pomór afrykański, który wystąpił na Białorusi, na Litwie, prawda, i tak dalej, tak? I do jakiego absurdu u nas dochodzi? Myśliwi rzeczywiście, oni mogą takiej operacji dokonać, nawet dla niektórych to będzie i atrakcja jakaś i tak dalej. Natomiast nie było podmiotu, który by, bo jest obowiązek 2 tygodnie trzymania tego ubitego zwierzęcia ze względu na te badania. Bo on musi być szczegółowo zbadany, te poszczególne... Dopiero później decyzja wydana. Później decyzja, czy się nadaje do konsumpcji, czy nie. Nie było na całym Podlasiu żadnego podmiotu, który by tą zwierzynę mógł zgromadzić w chłodni, przetrzymać i tak dalej. I nie dokonało się, że tak powiem, to polowanie, tak? Tam jest wypowiedź jakiegoś łowczego, gdzie strzelano tylko, że tak powiem, na taki odstrach i tak dalej, żeby ta zwierzyna tam gdzieś uciekała i tyle. Nie zbliżała się do tych granic.
Ja podejrzewam, że część tego gdzieś się przeniesiła na ten teren tutaj do nas. Bo dziki są zwierzęciem migrującym, one potrafią przemierzać dosyć sporej. Tak, ale 50 czy jest w ciągu nocy. Ale to, co mówią teraz rolnicy, to, co się dzieje w niektórych miejscach, to mówią, że mieszkali po 60-70 lat i nie było tyle dzików, ile jest w tej chwili. Tam w Jaziu mam takich markowskich, którzy mają ziemię, działki ziemi gdzieś tam pomiędzy takimi przesiekami leśnymi i tak dalej. Mówi, że ojciec zawsze mówi, kartofle sadził, zboże siał i bardzo rzadko się zdarzało, że tam coś jakieś tam były tego, a w tej chwili nie ma możliwości czegokolwiek uprawiać. Już się nie mówi o ziemniakach, ale zboże co by nie było. Przychodzą już pod domy. Tak. Nawet gdzieś tam jakieś takie, no, niby ogródki, gdzieś tam sobie ktoś kawałek zasadzi ziemniaków czy warzyw, przychodzą. Słuchajcie, ja widziałem łąkę, tak, nie wiem, może ćwierć hektara, ale była tak dokładnie zorana przez dziki, że nie było tego zielonego trawy. Tak, przewrócone wszystko. Nic. Z pół hektara. Potrafię wszystko zniszczyć. Duży problem to jest ten problem, że myśliwi nie prowadzą żadnych upraw. W tym białostockim wilki, tak, podchodzą tę zwierzynę domową. No i co? Wystąpili do Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska, nie zezwolili na odsiad jakiegoś tam. No we Franciszkowie lisy. Była u mnie znajomy, byli 7, mówi, że no widział w biały dzień, Adam widział na własne oczy, jak lis skórę. Tak. Bo głodny był to co? Lisy są. Że jesteś zwierzyny. Daleko, tak? Jesteś zwierzyny. A że nie ma mrozu, nie ma niczego, to i po prostu wszędzie wejdzie. Warunki są idealne. Ale nie wiem, komisja nie się zastanowi, czy nie należałoby takiego spotkania, nie wiem, no co trzeba z tym zrobić, bo tylko teraz co? Nie, no trzeba, może było tych łowczych zaprosić. Opisywane są różne zdarzenia w gazetach rolniczych, bo taką dostaję raz w tygodniu, jak mleko odbierałem przywożę, gdzie jest tak, jak na którejś komisji mówiłem, wyszacowane było 3 hektary, prawda, zniszczonej kukurydzy. Myśliwi cenili to na 600 zł, a biegły sądowy wycenił to na 10 800 zł. No i jak się to zakończyło? No jak się zakończyła sprawa jest w sądzie, jak się zakończyła nie wiadomo. No ale proporcja jest... Zobaczcie, no, jak to wygląda. Nie ma proporcji. I oni przyjadą i mówią, co, ale tam ci zniszczyły. Przecież to twoje, a nie... Trochę przeszły, mówi tam, o tutaj trochę tamtego, ale to są jednak koszty. Nie, co? Uprawa kukurydzy zresztą jest chyba jedno z kosztowniejszych upraw. No, trzeba to zrobić na podstawie kalkulacji uprawy, tak, danej rośliny. Nie tak sobie, że on sobie sam wymyśli, są na podstawie tych cen danego roku wyszacowane, jest kalkulacja uprawy i na podstawie tej kalkulacji się szacuje straty. Bo przecież są poniesione koszty, tak? Tak tego uprawy. Ale jeśli tak ukrycie, ja to rozumiem. Później tak, no nie mamy tego ziarna. Nawet to jest strata. Zimowe, panie, nie tylko strata policzenie, że została zniszczona do tego momentu, ale ten rolnik ponosi dalej straty, bo nie bo ma paszy. Bo przecież pokarmowy. Tak, że on nie kosił, to nie ponosi kosztów zbioru, tak? Bo nie było co zbierać. Ale plon stracił. Znaczy, wiecie Państwo, to koszty uprawy, taka nasuwa mi się anegdota, oglądałem taki program o cyganach, tak? I wypowiadała się taka starsza już cyganka, która będąc chyba młodą dziewczynką, ukradła kurę, jak jeszcze ci cyganie jeździli taborami i tak dalej. I zaczął się sąd nad nią, to nie wiem, czy to było w czasie wojny, czy jeszcze może przed wojną, prawda? Jaką wartość miała ta kura? I teoretycznie kura, na jaką może mieć wartość, tak? Ale zobaczcie, jak wyszacowano. Ten czyja była ta kura, mówię, że ta kura by zniosła ileś tam jajek. Z tych jajek by było ileś kurcząt, z tych kurcząt znowu by było tam coś ileś i tak dalej. Taka była wartość kury, tak? No. To samo jest przy szacowaniu tych szkód. Gdyby tak zaczął tak mocno tą szkodę rozwijać, to by naprawdę rozwinął to. Nie tylko to, co zostało teraz zniszczone w tym momencie, tak? Bo ja dalej poniosę. Teraz przeróbcie to na mleko, czy na jakiś inny żywiec, czy na jakieś inne rzeczy, to będą dopiero konkretne, wymierne korzyści, które otrzyma rolnik, tak? Zniszczenie upraw, to też... Nie ma paszy, musi to paszy zakupić. W tym roku mają dobrze, bo nie muszą ci, jak się nazywa, łowczy inni do karmy. To może by się zajęli trochę tymi... Szkodami. No ale widzisz, no to właśnie taki jest tok, u nich też jest taki tok rozmowania. Oni nie chcą uprawiać, przecież w lasach są olbrzymie polany. Nic nie chcą, i tam strzela. Chociażby mówię, jest taka roślina topinamburu, nie? To jest to wieloletnia. Gdyby to posadzili, one jej nie trzeba. Ją raz na ileś tam, na 50 lat można posadzić, prawda? Jeżeli warunki będą sprzyjające, to ona będzie cały czas... Chyba naszek uprawia.
Tylko on uprawia to na terenie w zagrodzie. Waldemar? Nie, no Banaszek. Kasia. A, myślałem, że tutaj zastępca burmistrza. Prowadził się do zagrodzie uprawia? Nie. No i co jak uprawia i co? No właśnie dla zwierzyny. Posiał ten topinambur. Ale ja mówię, że oni to się w lasach, tam gdzie są takie polany. Pole mam właśnie takie między... Wtedy ta zwierzyna lasem. Tam się będzie zachodziła, ona zanim do rolnika dotrze, to ileś czasu tam będzie się, że tak powiem... Ale to jest jego pole i on to posiał, nie? Ja rozumiem. Nie wiadomo, nie każdy z tych myśliwych chce oddać swoje pole. Też dlatego mówię, że gdyby była taka narada tutaj zwołana wraz z leśnikami, to leśniki mają w swoich zasobach leśnych takie jakieś tam wolne, drobne polanie i tak dalej, tak? Wydaje mi tam w okolicy, powiedzmy, między Usubykami, Grabowym, Dzięciołami, przechodząc po tych lasach, to takie tereny się spodziewa. Tutaj w stronę Gajówki, prawda, do Chrzęsnego i o ile ja pamiętam, to myśli mi to uprawiali. Uprawiali tam jakaś stara działa, rosła jakieś tam kilka kolb kukurydzy, jakieś ziemniaki gdzieś z boku. Mi się wydaje, panie przewodniczący, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaprosili tych szefów kół łowczych i z lasu. Z tym, że ja mówię, to powinno być poszerzone o sołtysów. Ale się zastanówmy na to, że oni widzieli, że tu jest potrzeba, nie? Bo nie tylko komisja. Bo słuchajcie, jak wygląda sołtysi? Nie byliśmy razem. Razem, tak. Myślimy, że mają obowiązek. Razem z sołtysami. Czyli trzeba być. Pilnowali na tych trzech ambonach. No to zachodzę tego dnia, widać, że tam wcześniej coś jest. Ale zachodzę za dwa. I świeżo widać, że jest wieżo. Świeżo. To oczywiście się dostało. Właśnie chodzi o to, co ty mówisz. Ja wiem, że on wie. Ja tam siedziałem. Ale było ciemno. Nie mamy szkody co, bo ktoś się strzelił. Ja to chciałbym strzelić. Myślałem, że tam razem z sołtysami. To chyba głupi mu jesteś. Strzelił ty, dwa tygodnie się nie obejrzałem i nie przyszedł. Po co ja tam jeździł? To najpierw czekasz, on się tam wykarmi, a później go dopiero zastrzeli, tak? No to drogą gdzieś szalą. To może sobie tak. Na 17 to jest poniedziałek. To znaczy, może być na 17. Nie będzie trudno prosić. Ja powiem tak. Panie przewodniczący, my powinniśmy taki wniosek skonstruować, dać burmistrzowi. Tak. Do burmistrza. Że burmistrz te służby zaprosił. No ale przygotować konkretne... Nie, no my powiemy, no powiedzmy, że to był ktoś musi być z naleśnictwa, z kół łowieckich, z firm ubezpieczeniowych. No to zaraz będziemy... Te, które ubezpieczają... Tak, bo wtedy się zderzą dwie rzeczy. Ubezpieczyciel raz z tym z poszkodowanym, no i ta trzecia strona. Bo tak, jeżeli by oni zapłacili te składki ubezpieczeniowe, myśliwi, tak? Jeżeli do mnie by przyszedł fachowiec z firmy ubezpieczeniowej, to będzie miał większą wyobraźnię na temat szacowania tej szkody, jak jakiś poszczególny myśliwy tam, tak mi się wydaje. No, no to trzy jednostki gospodarcze. Dobrze, to teraz... No firmy ubezpieczeniowe co w tym temacie mają? Nie, no, swojego czasu rozmawiałem tutaj z dyrektorem banku, jeszcze jak był Kołakowski, mówi, że... Znaczy mówi, on wręcz wskazywał tam dwie czy trzy te firmy, które są zainteresowane ubezpieczeniem terenów łowieckich. To myśliwi muszą wystąpić do firmy ubezpieczeniowej, No to myśliwi powinni do nich wystąpić. Ale to chodzi o to informację, że ona się znalazła. Bo tak to oni mówią, że nie mają pieniędzy na ten. No to sobie ubezpieczcie. No to wtedy będziecie mieli pieniądze, tak? Ubezpieczyciel na pewno ma. Ale co oni sobie ubezpieczą? Tereny łowieckie, powiedzmy, mają, nie wiem, 2000 hektarów no. I te 2000 hektarów ubezpieczają, prawda? Nie wiem, na jaki to zasadzie wygląda. Wyrządzony, bo to będzie to spotkanie, żebyś była jakaś... Odszkód wyrządzony, bo to jest na rzecz osób trzecich. To jest dzikie zwierzęta. Tak jest. No. Dobrze. Ale to niech... Jesteśmy po przerwie, na której... Wniosek wypracowany, wniosek jest do pana burmistrza i komisja wnioskuje o zwołanie w dniu 25 lutego 2014 roku o godzinie 15 narady z sołtysami przewodniczącymi rad osiedlowych, prezesami kół łowieckich działających na terenie gminy, przedstawicielem nadleśnictwa Brywnica oraz przedstawicielami firm ubezpieczeniowych, które w swojej ofercie posiadają ubezpieczenia dla kół łowieckich. I pracownika merytorycznego z Wydziału UGK Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Sugerowanym tematem spotkania będą szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę leśną oraz wypracowanie zasad współpracy w zakresie
najefektywniejszego rozwiązania wyżej wymienionego, wspomnianego tematu. Jeżeli więcej nie mamy wniosków i pytań, to zamykam posiedzenie. Dziękuję. Dziękuję.